Drodzy Państwo, myślę, że to jest niezwykła rzecz, bo powiedziałem o tym, że jak odwaga staniała, to pojawili się ci, którzy w sposób łatwy i prosty próbują negować rzeczywiste osiągnięcia niektórych i jednocześnie zmieniać rzeczywistość. Niech pytania nie będą retoryczne, bo nie takie miały być. Jeśli jakakolwiek kampania prowadzona przeze mnie była nieczysta, to jest wymysł tych, którzy taką nieczystą kampanię prowadzili. Jak mawiał profesor Dynak, najsilniejszy jest aparat projekcji, czyli ludzie zwykli przykładać motywy własnego postępowania na postępowanie innych. Złodziej w każdym widzi złodzieja, tłumacząc to inaczej. Jeśli ktokolwiek prowadził nieczystą kampanię, to na pewno nie ja. Na pewno nie grupa, której miałem zaszczyt i niewątpliwą przyjemność przewodniczyć. Z pewnością elementy tej nieczystej kampanii były liczne, ale to nie ja ją prowadziłem, a byłem poddany właśnie rygorom nieczystej kampanii. Nie ja próbowałem atakować w sądzie i mówić podobne rzeczy. Ja rozumiem, że petunia non olet, ale myślę, że przyzwoitość ponad wszystko. Myślę, że na tym nie ma sensu dłużej kontynuować, ale ważne, proszę Państwa, że dożyliśmy czasów, że każdy może wyrażać swoje opinie i robić to w sposób bezkarny. I to wszystko stało się naszym udziałem za sprawą wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku, bo po to, żeby opinie, nawet te, które nie mają się nijak do prawdy, mogli wyrażać ludzie, którzy nijak podnoszą się do godności, mogli je wyrażać, walczyli tamci bohaterowie. I im wdzięczność powinniśmy zachować i do nich tą wdzięczność się odnosić. I w stosunku do nich odnosiliśmy dzisiejsze odniesienia naszych licznych wystąpień po to, żeby wspominając czas samorządu powiedzieć, że zaistnienie niezależnego samorządu było możliwe tylko dlatego, że była determinacja i odwaga wśród ludzi, którzy podjęli decyzje, działania i doprowadzili do zmiany oblicza Rzeczypospolitej po to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju i wyrażać różne, również takie jak przed chwilą, opinie. Bardzo dziękuję.